Okej, kochani, druga część Sierakowa, ponieważ mi się telefon tam z pliki za dużo było, się wyłączył. Tu są te domki, o których mówiłem. Kiedyś fińskie, o, fińskie chyba to są domki. I też w tym domku tutaj byłem jakiś czas, chyba na weekend z tą ekipą. No, powiem wam, fajnie, fajnie. Widzę, że znowu są odnowione. Luna. I no pięknie, idę dalej, zobaczymy jak to tam dalej wygląda. Nie, też nie pamiętam, nie było tego po zbruku, co teraz sobie idziemy, jest druga ścieżka rowerowa, tego nie było, bo była tu normalna taka polna jakby droga. Tu widzę jakiś zaniedbany ten domeczek, ale tam widzę dużo jest odnowionych, także ośrodek cały czas działa prawdopodobnie. Tam są sklepiki, tam właśnie też chipsy woziłem do tych sklepików. Zresztą nie tylko ja, bo w sumie teren to był kolegi, który miał ten teren i jeździł, ale w zastępstwie nieraz jeździłem i no i tak ten ośrodek człowiek tutaj bardziej bliżej poznał. No tu widzę, jest też taka siłownia na dworze letnia. Pięknie to porobione. Znajdziemy, bo ty się za dużo mi kręcisz. Tu widzę, że tam coś, jakieś osoby są na tym ośrodeczku. Coś tam się dzieje. Chociaż mówię, to jest dopiero kwiecień 17, pierwszy dzień świąt wielkanocnych. Idziemy. No. Tak to fajnie wygląda. Chodź tutaj. Mi się normalnie wszędzie tu szwenda ta mała. Ona tylko widzi zapachy ciągle. Mnie wypuszczę, bo już widzę, z dzieckiem idzie. Mówię, jest jeszcze. Idziemy. Latem jest super. Tam jest też pełno domków. Sklepiki. Jakieś lodziarnie. Tu są też pięknie odnowione domeczki. Naprawdę tętni tu życiem. Latem to wszystko jest mega, mega super. Chociaż mówię, ja już wolę spokojniejsze miejsca, ale jeżeli ktoś tu chce przyjechać i zabawić, to widzę, że się rozwinęło to wszystko. Nie upadło, tak jak gdzieś tam w różnych miejscowościach. O! Kicker! Idziemy, Luna, idziemy, bo tu samochody jeżdżą. Spokojnie, tak? Jakiś tam samochodzi, kokardy, markecik leśny. Super. A to chyba było, pamiętam. Jeszcze za moich czasów, jak tu jeździłem. Chodź. Także naokoło jest pełno domków. Tu jest restauracja. Kama Park widzę. Chodź tu, no co ty? Na pewno była jakaś impreza, bo tutaj jest jakiś hotelik i tego może jakieś, nie wiem, coś mogło być. Także naprawdę jest pełno tutaj uliczek, domków porobione. Luna, spokój, siad, Luna, powiedział. Grzeczna bądź, tak? Grzeczna. Zaraz pójdziemy dalej. Co, mordko? No, coś powiedz. Powiedz coś tam. Leżeć miało być. Siad. Luna.
Leżeć, leżeć. Hej. A ty dupo. Leżeć. No co? Nie chcesz mnie słuchać? Nie chcesz. Idziemy kawałek dalej, zobaczymy jak to wygląda tam. No, tu naprawdę rewelacja. Idziemy. Tu jest, to jest Kamapargi Hotel. Także taki ładny kompleks. Trochę ludzi tu było. Chodź. Recepcja. No i tak mniej więcej wygląda. Ja już dalej nie będę nagrywał. Idziemy sobie z powrotem do samochodu. Muszę niestety ten telefon, na którym nagrywałem, przekraść wszystko na komputer, filmy i wykasować z telefonu, bo pamięć mi się skończyła. I nagrywam teraz na telefonie drugim. Także ten filmik nie wiem kiedy będzie. Zobaczymy, bo tu też muszę przetrenować. Nie mam czasu, wolałbym jechać i te filmiki puścić dopiero gdzieś jutro czy pojutrze. Jak już zjadę, sobie to zrobię w domu, ale muszę i tak przegrać teraz na komputer szybko te filmy i zdjęcia, żeby można było dalej sobie kręcić i bezpośrednio z telefonu wrzucać na YouTube'a, bo tu akurat na tym telefonie nie mam karty i nie mogę tego robić. Także kochani, żegnam was na razie. Jest pięknie i do usłyszenia na następnym filmiku. Luna, pożegnaj się. No, hej.